Hej, witamy Was w kolejnym odcinku AlkoCraftu. No, witam Was serdecznie. Prawdopodobnie to jest odcinek 10, jeżeli umiemy do 10 liczyć. Oby tak. Kurczaczek tam się przetopił. Czy przepalił? Przetopił. Dobra. No. Oh, whatever. No, dokładnie. Tak, to jest mój ładny domek. Nie wiem, kto tu derta postawił, ale podejrzewam już kogoś. NPC. Tak, NPC. Oczywiście. Dobra, dorobię tutaj drugą skrzynkę. Zostawię cały zbędny badziew i muszę poszukać redstone'a. To mi się nie przyda. Pochodnie mi się przydadzą. Wiadro z wodą też raczej. 35 pochodni może mi wystarczy. Żelazny łopat. Żelazny łopat mi się przyda. Kilofy no, też mi się przydadzą. Idę do ciebie do domu. Masz jeszcze tych kurczaków trochę puk-puk, no. Co? W piecyku chyba jeszcze. Dobrze, żeś mi przypomniał, bo bym żarcia nie wziął. Wziąłem 4. Dobra, to 4 sobie wezmę ja. Tam było ich 7. No to wezmę sobie 3, no jejku. Muszę coś zeżreć, żeby mi się życie odnawiało. Nom. Niam. A tak naprawdę do odnawiania życia potrzebne jest co innego. No i od razu serduszka zaczęły rosnąć. You're crazy and you know it. Ach, dobra. Zostawię ci... Aha. Te. No. Okej, okay, to. Dobra, idę. Tu będzie kiedyś kopalnia. Tu będzie wejście do kopalni albo do stacji metra, tudzież kolejki. To jest świetne miejsce. Ale tymczasem... Coś mi myszka zaczyna świrować, ale tym się akurat nie przejmujmy. A, tu jest ta cała ferajna. Jakbyś... Mają oni tu jakąś farmę? Nie mają. Podejrzewam, że nie mają. To bieda straszliwa. O lol, tutaj też jesteśmy na półwyspie. Tylko takim znacznie szerszym. Dobra. Idę szukać jakiejś głębokiej jaskini, gdzieś tu w okolicy. Wow. Wysoko. Tu widzę coś. Lód i dziura. A to jest połączone z naszym... Z naszym domkiem, z naszym miastem. Trzeba znaleźć nazwę dla miasta. Jakąś fajną. O, a tu coś jest? Czy tu jest coś więcej, czy tylko tyle, co widać? Więc weźmiemy to, rozkopiemy. O, pizdziec! Zostałem zasypany. Na szczęście tylko delikatnie. Żelazo nam się przyda, czy nie? No jasne. No dobra, to wydobędę go trochę. Tego nigdy nie za mało. Raczej nie za dużo. Whatever. No, wiesz, zawsze jest mało, czyli nigdy nie jest za dużo. Dobrze. Kurna, nie kop nad sobą, kompuliku. Naucz się, cholera, kiedyś. Dobra. No ty lubisz Matrixa uprawiać. Tak, pewnie. O, tam widzę kolejną dziurę. Czy tu coś jest? Raz obczajmy. Nie, tu jest tylko węgiel. Węgla już mamy trochę nadmiar wręcz. Alercia, tylko tu okolicy nie znam, żebym ja się nie zgubił. I tu są sosny, tu nie ma zwykłych drzew, ale myślę, że wziąłeś sadzonki brzozy i zwykłego drzewka z domku. Zwykłego, no. Dobrze. Szybałem, że uznaję, że to jest nikomu niepotrzebne i żeś zostawił. Czy tu coś ciekawego jest? Na pewno mi się nie obraził. Jest w pizdu głęboka dziura. Coś się w środku świeci. Niestety to wszystko jest pod wodą. A, to tutaj to jest bardzo nieposzaleje. Tu mam niedoładowanego czanka. I dzień mi się kończy. Szlak by to trafił.
Dobra. Zobaczymy, co jest tutaj. O, w mordę, tu nic nie ma. Damn! Dobra, to wracamy. No to jest, widzę. Wyższa szkoła jazdy. Oj! Krap! No troszeczkę problem, że mieszkamy teraz w takim strasznie górzystym terenie. Cześć, kurczak. Bo łatwo idziesz, a tu nagle urwisko. Niespodzianka. Przynajmniej ładne tereny. A no to tak, chociaż zimowe dookoła. Ale w samym mieście już zimy nie mamy, no nie? Nie. Właśnie, o, tam coś jest. Tylko, że noc się zaczęła. Jestem ciekaw, co ty tam budujesz. No, nawet sam nie wiem, wiesz. O, owca na drzewie, o, Enderman, 2, 3. Nie, to tam zdecydowanie nie idę. Oj, chciałem przeskoczyć kaktusa i wylądowałem dupą na nim. Niestety. Tu są fajne równiny. Tu mi się podoba. No dobra, widzę, że skoro już... O, fajnie. Zaczęły w siebie strzelać, jak Milusia. Kto? Dwa szkielety. Idioci. No wiesz, jeden próbował zabić mnie, ale trafił w tego drugiego. I się wywołała wojna. Ale fajna... Jaka fajna dolinka. Pontaru? Ło. Cześć, czy mi się kojarzy dolina Pontaru? Nie wiem. Ze Skyrimu. Wow! Lepiej nie przyjechać do domu. Oż kurwa. Czemu? Pamiętasz, jak ci creeper wybuchł przy domu? Tak. No to ja wyszedłem z domu, a creeper stał obok. Pod moim domem? Pod moim domem, bo wychodziłem. Lepiej, żebyś to naprawił, zanim wrócę, naprawdę. Oj, że jak jedno. Się aż przestraszyłem. Ty. Znalazłem bardzo fajną dziurę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Obawiam się tylko, że guzik będzie widać, gdyż tu jest strasznie ciemno. Liczę, że nic mi na łeb nie zleci. Nie będę naprawiał doma NPC-a, dobra? Nie no, napraw. Musimy, wiesz, jeszcze parę takich przygód i z miasta nam nic nie zostanie. To lepiej naprawiać na bieżąco, niż całe miasto odbudowywać. Ale fajną miejscówkę znalazłem. Oż. To widzę, będzie dość problematyczne. No cóż, trudno. O, Milusia. Czemu tu się coś zepsuło? Aha, tu się po prostu lawa zbugowała. Uroczo. O, jeez. Ale zajebiaszcza miejscówka, chłopie. Fajna jaskinia. Mam tylko nadzieję, że znajdziesz redstone. I że znajdę drogę do domu. Z redstone'em będzie problem, bo ta jaskinia jest pirońsko, widzę, rozbudowana, ale dość płytka. Chociaż nieważne, zapomnij. Znalazłeś. Znalazłem zejście w pizdu głęboko. O, ja pieprzę. Niezła jaskinia. Jest redstone. Jest od cholery surowców. Tylko podejrzewam, że ja tu w ogóle nie trafię. Drugim razem. No to zostawię ze sobą te pochodnie. O ja pieprzę. Diament. Cóż. Złoto. Oh my god. Ile złota. Złoto jest useless, nie? A tory to kurna z czego będę potem robił napędzane?
Boostery się porobią. Przecież nie działają takie te. Chyba, że o czymś nie wiem. Ja pieprzę. Proszę, żebym ja tu był w stanie później trafić. Oj, klocek złota mi wpadł do lawy, trudno. Oh no. Zaryzykować, a co tam? Dobra. Jeżeli mnie coś teraz zaatakuje, to się wjebie do lawy. Ale to nic. Cholera, pająk. Trudno. Oj. Cholera, lawa to. Oj. Jednak te potworki wcale nie są inteligentne teraz. Kolega miał bardzo bliskie spotkanie z jeziorkiem. Na jego nieszczęście lawy. Dobra. Dobra, woda zalała wszystko, co miała zalać. Teraz można wykopywać. Złoto, złoto, złoto. Dobra, węgiel na razie zignoruję. Węgiel jest nam na razie... A nie powiem, że zbyteczny, ale mamy go i tak sporo. Słyszę zombiaka. O, żeż ty w mordę. Jeża. Ej, ja tego w życiu nie zwiedzę. Zwiedzisz. O, aha, złoto. Fuck! Znowu cię coś wysadziło dupę. No dwa creepery do mnie podbiegły. O, o, o! Uwielbiam ten kanion. Jak tu przyjdziecie do mnie, chodźcie. Chodźcie, no chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Hop. Hop. Wow, jeden poszedł. Jest, drugi też poszedł. O. No, zasadniczo to mi się do szczęścia nie przyda, ale mogę wziąć. Tam, nie no. Się boję, że jak stąd wyjdę... To ci zleci coś na łeb. Nie, wiesz co, problem może być zgoła inny. Ja mogę stąd nie móc trafić do domu. To nie jest problem już. No jest. Wyjdziesz po mnie i się zgubimy obydwaj, nie? Nie, aż taki zły to w orientacji nie jest. O, kolejny redstone. O, ten jest bliżej dostępny. Jakie gigantyczne jeziora lawy. Mogłeś wziąć wiaderko. Wziąłem. To zbieraj. Ale mam trochę. Wiadro wody, które może mi kiedyś dupę uratować i wolę... No, którym ja ci dałem. Które sobie zostawiłem w skrzynce, ale później wziąłem drugi raz. Ja cię. Lol. BRB. What the fuck? Kurwa. A! O Jezu. Pająk mnie w dupę użarł. O, kolejne złoto. I tu. Proszę o diamenty. Diamenty, diamenty. Ja chcę diamenty. Tak, chcieć co każdy może, ale cóż. Tam jest mnóstwo redstone'a. Kuźwa, ale piwo jest moczopędne. To ha, Amerykę że się odkrył, wiesz? Co mówisz? Że się odkrył Amerykę. No. O. To dzień jest jak coś, nie? Człowieku, ja siedzę kilometr pod ziemią. Zgadnij co, znalazłem. Po tym uśmiechu mógł być to tylko diament. Diament znalazłeś? No, tylko... Diamenty zawsze występują w jakichś grupach, nie? No. Nigdy pojedynczo. A ty pojedynczy znalazłeś? No i to mnie bardzo dziwi. To dobrze. Przeszukamy dookoła, zaraz mi lawa się na łeb zleje. No lepiej, żeby to ci się nie stało. Dobra. Ile redstone, no jeez. Nie wiem na co mi to, ale...
Zbuduję pułapkę na kłaczka. To prędzej ja na ciebie. No, ja jestem noga z redstone'a. No. Dobra. Okej. No i cóż, mam jeden diament. Trochę mało, ale mam 21 złota. Trochę lapisu, który się nam przyda absolutnie do niczego. Przynajmniej na razie. Dobra, to. Zbagowane czanki, które się same oświetlają. No dobra. Mniejsza z tym. Może lubią. Aha, tu mi się droga skończyła. Dobra, czas powoli myśleć o powrocie i zrobić mapę. Mapy. Słyszałeś to, nie? Co? Tato. Ja widziałeś tą przeróbkę tego. Ale herbatka jest tam tego. Czekaj, ja tu mam. Odejdź. Nie. Biegnie facet. Facet wyjeżdża z lasu rowerem i tam dziecko. Tato, pedofil! Ojciec, byłaś, kur. Nie? Nie widziałem akurat. A ten i wy właśnie, a ten dziadek, małe dzieci. Ten potem są, piją razem herbatkę i ten, i nagle się odzywa ten facet. A na chuj ci te grzyby, a ten dziadek, wsadzę w dupę małym dzieciom. Ej Boże, co ty oglądasz? Słyszałeś to? Nie słyszałem. To ci wyślę potem linka. Aż się boję. Dobra. Twoje klimaty. Wypraszam sobie. A nie? Weź, potem widzowie mnie znienawidzą. Twoja czarna przeszłość. Ty, przepraszam bardzo, to o czym ty mówisz? Wow. Twoje czarne przeszłości. Dobra, teraz zagadka. Jak wrócić do domu? No, dokładnie. Znaczy wiesz, w ostateczności mogę się po prostu wykopać w górę. Tylko wolałbym tego uniknąć, bo mogę się pojawić 100 kratek gdzieś w którąś stronę. Będę miał jeszcze dalej. Już nie wspominając. Jezu! Kurna, aż podskoczyłem. Co się stało? Szkielet. Uuu. O. Oczek. No. Mam diament. No. 3 serduszka. No. Jestem głodny. I prosisz o teleport. Nie. Proszę o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Dobra, no cóż. Boże, zlituj się nad kompulnikiem i doprowadź go do domu. NPC jakiś pojawił się w twoim domu. Ale jak wszedłem, to od razu wypierdolił. Bardzo słusznie. Pierdol dostanie się, skończy dzień dziecka. Dobra. Jezu, oni są tacy mili, a ty ich tak molestujesz psychicznie. Może tędy się wychodzi. Trudno, trzeba się pobawić w snajpera. Mam 11 strzał. Cholera, tu mam wszystko porozświetlane przez zbagowane światło. Może tu? Nie, zdecydowanie nie tu. Noż cholera, jasna, jeszcze zombie. A, znalazł się Menda. Ale walczy bardziej z wodą niż ze mną.
Oj, nie mogę biegać. Bo jak będę biegał, to mnie głód zaraz. Masz jeszcze żarcie? Nie mam, mam jedno jajko. To jajko nie zjesz. No właśnie. Jedzenie mi się skończyło. Oj. Właśnie dostałem zajebiście głośny komunikat o bazie wirusów Avast. Myślałem, że mi mózg rozjebie. Dobra, to idziemy w tą stronę. Może tu? Ciężko powiedzieć. Wszystko przez to, cholera, że... Oj! Klipuś! No. Cześć, zielony przyjacielu. Jak cię rozsadzi tam, nie? I ty, a ty masz jeszcze wyżdzie. A właśnie, z tym łóżka. Pamiętaj. O, jeez. Ola się, to nie miała być spokojna, spokojna seria, a przeradza się. Dobra, widzę, że nie mam innego wyjścia. O, złoto. Super. Dwa serduszka. Jak będziesz miał jedno, to cię teleportuje. Nie, nie ma tak. Dobra. Biedny kopulnik. Weźcie, jak tam oglądacie, to pomódlcie się na niego, czy dojdzie. Mówiłem ostatnio, że masz problemy z dochodzeniem. Ciekawe. O, fuck. No jak się utopię, to w ogóle będzie jazz. Śmierć tragiczna. Dobra, jest. Kompulik się utopił. Czekaj, gdzie było wejście do tej jaskini? W takiej fajnej dolince. Dobra, ostatni kamienny kilof. Czekaj, TNT się jak robiło? 5 piasków i 4... No. Ja mam TNT! O, słodko. Z dala od mojego domu. Właśnie przesadziłem pod samym nim. Dobra. Jestem tylko ciekaw, jak bardzo jestem głęboko. Teraz próbuję się wykopać tak pionowo do góry. O matko. A ty coś tam wybudowałeś w ogóle? Boś ty cały czas coś tam... Ej, tylko jest taki motyw. Że ja nie mam pojęcia, w którą stronę do domu. Znaczy jak sobie upoluję coś... Jest dzień w ogóle czy noc? Jest dzień. A zaczął się? Kończy się. Krap. Ej, to przecież mnie zabije. Jak nie głód, to potwory. No i skończy się dziecka i diament pójdzie się... Na spacer. Słyszę owce. Kurwa, żwir mnie zasypał. Zostało mi półtora serduszka. Zaraz skończy się dzień dziecka. I będzie źle. O, biedny komórnik. Chyba umrze tam. Ciekawa przygoda, tak szybko ma się skończyć. W końcu to ja nie tu ginąłem ciągle. Słyszę owce. Ale ci żarcia nie da. Ale to znaczy, że jestem blisko powierzchni. Zaraz się okaże. Jest! Wyszedłem. No, to teraz... w środku jakiegoś lasu. Teraz ci zostało wrócić do domu. Wiesz co? Nie denerwuj mnie. Czekaj. W którą stronę jest od naszego miasta zima?
Znaczy ta, tam skąd przyszedłeś? Na. Jak jestem. W, inaczej. Zima od naszego domu czy od naszego miasta? Miasta. Już ci mówię. Na. Tam jest zachód. To tam musi być południe. Czy tam mam zachód? Czy tam mam iść? Dziwne. Wybawienie. To jest kurwy synu. O kim mówisz? O tym prosiaku, który mi nie dał żarcia. Wybawienie, to jest kurwa. Jest. Jest dobrze. Nie końca. Następny. Umrze. Nie da ci, nie da. Nie da ci, nie da ci. Dobra, jeszcze są... Creeper. Drugi. Dobra. Znalazłem zimę. No chodź tu. Musiałeś wziąć całe ten złoże węgla z sobą. Ale ja nie wziąłem całego węgla. Węgiel jest z tym w piecyku. A, no racja, sorry. Umrzyj, błagam! No. Dało mi się zabić creepera bez podchodzenia do niego. Zombie, nie. Odejdź. Oj, creeper. Kurw, jeszcze trzy. Jezus Maria! I tak się skończył dzień dziecka. O, jeez. Wiesz, gdzie mnie zespawnowało? Zgadę, tam, gdzie byliśmy sobie w początku? Tak. Weź idź tam, gdzie padłem. Tam był diament, inne cuda. Idź tam, gdzie padłem, tylko gdzie to jest. Dobra, to idź. Przeciwną stronę. No kurwa, no. Wiem, tak jak. Jak masz domek ze zwierzętkami, prawda? No. Idź w tą stronę, co od domku jest ogródek ze zwierzętkami. Dobra. A ja. Czekaj, to akurat będzie. A mój powrót to będzie dobry patent na następny odcinek. Okej. Okay. Także. No, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a ja staram się zaraz. Wrócić do domu, o czym wy się dowiecie z odcinka następnego. I czy to się stanie? Widzicie się w następnym odcinku. Ja, także na razie, hej.